Lider kontra wicelider PKO BP Ekstraklasy po dwóch kolejkach, czyli Lech Poznań, przyjechał do Lubina na mecze z Zagłębiem, a w Lubinie pełny stadion, ponad 16 tysięcy kibiców, w tym 3 tysiące z Poznania. W pierwszej połowie świetnie prezentuje się ekipa Waldemara Fornalika, uderzenie zza pola karnego Bartłomieja Kłódki, który w tym sezonie w pierwszej kolejce już strzelił z dystansu przepięknego gola, ale broni Filip Bednarek. To ponownie Miedziowi, Tomasz Pieńko, fenomenalny dribbling, ależ się minimalnie pomylił Tomasz Pieńko i widzimy, że piłka przychodzi jeszcze po palcach Bednarka. Miedziowi nie zwalniają tempa, 41 minuta, Machowski zza pola karnego, jest dobitka Dawida Kurminowskiego i Zagłębie Lubin obejmuje prowadzenie w starciu z Lechem Poznań. Nie najlepiej interweniował w tej sytuacji Filip Bednarek, który odbił piłkę przed siebie po strzale Tomasza Makowskiego. No i Dawid Kurminowski zdobywa drugą swoją bramkę w tym sezonie. Ale chwilę później Lech może wyrównać. Christopher Welde przegrywa jednak pojedynek sam na sam z Szymonem Weyrauchem, a więc wciąż Zagłębie jest na prowadzeniu. A zaraz na początku drugiej połowy brutalny faul Radosława Murawskiego na Dawidzie Kurminowskim i po analizie VAR czerwona kartka dla pomocnika Lecha, a więc Kolejosz niemal całą drugą połowę musi grać w dziesiątkę. Co próbuje wykorzystać Zagłębie? Uderzenie Kacpra Chodyny broni jednak ten sprytny strzał Bednarek. Lech nie ma zbyt wielu okazji podbramkowych, aż wreszcie kwadrans przed końcem. Dobre dogranie Eliasa Andersona i Ławniczak wybija piłkę na rzut rożny, a po rzucie rożnym mamy wyrównanie. Micha Blażyć trafia do siatki, nie najlepsza tym razem interwencja, nie najlepsze wyjście z bramki Weyraucha, błąd też obrońców. No i Micha Blażyć daje remis po dośrodkowaniu Joela Pereiry, a w końcówce Słoweniec może być bohaterem Kolejorza, bo ma piłkę meczową, ale tym razem fenomenalnie interweniuje Weyrauch. No i kończy się zasłużonym remisem. Zagłębie Lubin, Lech Poznań 1-1. To oznacza, że Lech pozostanie na razie na pierwszym miejscu w tabeli. Zagłębie pozostanie wiceliderem. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.